przyjdzie z niebem tu lawina, uwidzi swosny panocku, nikt już jej nie zatrzyma. Sorry, lepiej syćko widać. Witam wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę w Chicago oraz widzów na moim kanale YouTube. 13 października 2019 roku odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. Partie, które wystawiają swoich kandydatów do Sejmu, do Senatu, prezentują też swoje programy gospodarcze, też jest polityczne. W ostatnich dniach wiele się mówi o tym, co zostało zaproponowane pod względem właśnie gospodarczym, finansowym, czyli o tak zwanych najniższych wynagrodzeniach, stawce najniższego wynagrodzenia w Polsce. Jeżeli pracujesz, jeżeli gdzieś pracujesz na etacie, a nie jesteś zadowolony czy zadowolona z wysokości swojego wynagrodzenia, jakie na koniec miesiąca otrzymujesz, powinnaś czy powinieneś to właśnie obejrzeć, aby się zastanowić, jakie twoje wybory, decyzje w 13 października mogą wpłynąć na to, aby twoje wynagrodzenie było większe i wyższe. No, chcę dojść właśnie do tego, dlaczego w 2020 roku najniższe wynagrodzenie w Polsce nie wynosi 6000 zł brutto. Było to do osiągnięcia i będę chciał pokazać, dlaczego moim zdaniem nie zostało to w jakiś sposób wprowadzone. Różnego maści eksperci i dziennikarze wypowiadają się teraz w tych audycjach radiowych czy telewizyjnych na ten temat. Dlatego postanowiłem przedstawić swoją wersję, moje zapatrywanie na ten temat. Od 30 lat prowadzę tak zwaną działalność gospodarczą i mogę powiedzieć, że trochę mam przemyśleń na ten temat, w związku z tym, że doskonale sobie zdaję sprawę z tego, jak wielkim kosztem dla prowadzących działalność gospodarczą jest właśnie koszt wynagrodzenia. Jest to największy koszt, jaki się ma w tym momencie w firmie, jeżeli jest więcej osób zatrudnionych. Co to jest wynagrodzenie minimalne? Pewnie wielu się z was zastanawia. Otóż są państwa i większość takich państw jest, wprowadzają to minimalne wynagrodzenie, aby zabezpieczyć pracowników przed tak zwanym wyzyskiem, żeby to nie było tak, że jeżeli nie ma tego minimalnego wynagrodzenia, a duże bezrobocie, to ludzie, żeby gdziekolwiek zarobić, pracują za minimalną stawkę, a te osoby, które ich zatrudniają, to wykorzystują. Czyli to jest takie między innymi zabezpieczenie przed wykorzystywaniem sytuacji, ale też do pobudzenia w jakiś sposób gospodarki. Dlatego to, że po 1989 roku byliśmy naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji ekonomicznej, powinniśmy pamiętać o tym, że była bardzo duża inflacja. Nasze pieniądze nie miały wartości takiej jak innej, stabilnej. Co roku trzeba było właśnie tą płacę minimalną nawet 3-4 razy w ciągu roku podnosić, no bo pieniądz, który miał 100 zł w styczniu, już na przykład w 93 w grudniu mam tam wartość, nie wiem, 30 czy 40 zł. Taka była inflacja. To dla młodych, żebyście pamiętali. No i ta stawka minimalna w Polsce była określana. No i załóżmy, że ona do któregoś roku możemy jak gdyby nie brać ją pod uwagę ze względu na tą inflację. Ale zobaczcie, w jaki sposób to się odbywało już od roku 1998, kiedy inflacja na tyle została opanowana, że stawka minimalna była podnoszona tylko raz na rok. No i zobaczcie, w 1998 roku minimalną stawką, jaką w tym momencie była wprowadzana w Polsce, było 500 zł. Na rok 1999 5,6% została ta stawka podniesiona, czyli do 528 zł. To była jedna z najwyższych podwyżek, jakich w tym momencie w ciągu tych prawie blisko 20 lat została zrobiona. Bo resztę, jeżeli będziemy patrzeć tutaj po kolei, w jakich poziomach, na ile te stawki były podnoszone, no to tutaj możemy zobaczyć 4, 3%, 5,90%. Później znowu w roku 2007 pod koniec zostało podniesione na o blisko 20%, no i tak stopniowo 3%, 8%, aż do roku 2019, gdzie minimalna stawka, wynagrodzenie minimalne wynosi
2250 zł. Co, żebyście dobrze też wiedzieli, że to jest wynagrodzenie brutto, czyli w tym momencie netto, czyli na rękę pracownik otrzymuje 1633 zł i 79 groszy. Tak te stawki minimalne były podnoszone. I na dzień dzisiejszy trzeba byłoby się zastanowić, przynajmniej ja się zastanawiam, mając te swoje teorie spiskowe, bo każdy ma tam jakieś ulubione teorie spiskowe. Ja mam swoją, że przez te ostatnie 30 lat wielu naszych rządzących robiło wszystko, abyśmy się nie rozwijali, abyśmy byli właśnie taką kolonią, żeby te pracownicy, te najniższe wynagrodzenia i te nasze wyrobnicy to było naszym jedynym atutem. No i wiele na to właśnie wskazuje, bo gdyby nasi rządzący w tym momencie troszeczkę w inny sposób rozplanowali kwestię najniższego wynagrodzenia, to w dzisiejszym 2019 roku wyglądałoby to zupełnie inaczej. A zwróćcie sobie uwagę, jak wprowadzanie stopniowe, bo właśnie patrząc pod względem ekonomicznym, to nie może być tak, że nagle z roku na rok nagle podnosimy to wszystko o 100%, o 50%, bo to właśnie pierwszy krok do tak zwanej wielkiej inflacji. Ale wprowadzanie stopniowe, co roku o jakiś tam procent wyższy tego najniższego wynagrodzenia, gdzie stopniowo jest wprowadzony kapitał na rynek, czyli to najniższe wynagrodzenie jest podnoszone, powoduje to, że ludzie mają coraz więcej pieniędzy, coraz więcej potrafią wydawać. Znowu w tym momencie gospodarka się nakręca. Mamy tego doskonale przykład przez ostatnie 4 lata, kiedy... No, trzeba już przyznać, te 500 plus właśnie taki sposób tą naszą gospodarkę też potrafiło nakręcić, kiedy trafiły miliardy złotych do rodzin. No i te rodziny przecież te pieniądze nie schowały do skarpetki, tylko w 99% chyba je wydały, napędzając właśnie w ten sposób między innymi gospodarkę polską. I teraz pomyślmy sobie, co by było, gdyby ci nasi rządzący w odpowiednich warunkach przemyśleli i robili wszystko, żeby stopniowo te nasze wynagrodzenia minimalne, jakie mamy na dzień dzisiejszy w Polsce, były podnoszone w dużo większej skali niż to do tej pory było robione. Oczywiście tam możemy to sobie dyskutować, ale jakieś założenie możemy przyjąć. Tak jak ja przyjąłem, że gdyby to było 12% w skali każdego roku, podnoszone o 1% miesięcznie, moim zdaniem i pracodawcy, i firmy, które w tym momencie zatrudniają pracowników, też nie byłyby tak mocno obciążone stopniowo podnosząc tą stawkę minimalną do góry. I zobaczmy teraz, jakby to wszystko wyglądało, te stawki minimalne, gdyby te minimum 12% co roku stawka minimalna była podnoszona. Zobaczmy, podobnie tak jak poprzednio, w 1998 roku rozpoczynamy od minimalnej stawki 500 zł. Gdybyśmy założyli, że faktycznie co roku minimum 12% byłaby podnoszona minimalna stawka wynagrodzenia, to na koniec 1998 roku podniosona byłaby o 60 zł, czyli już w 1999 wynosiłaby 560 zł. I zwróćmy uwagę, że to w tym momencie nie są jakieś takie bardzo wielkie, drastyczne podwyżki, bo wtedy ta stawka mimo wszystko była stosunkowo niewielka. No i tak patrząc po kolei od roku 1990 wzwyż, co roku podnoszona stawka minimalna o 12%. I zobaczmy, do jakiej stawki minimalnej dochodzimy w roku 2019. To jest stawka brutto, która wynosi 5401,92. I gdyby to stanowisko, że 12% podnosimy, zostało utrzymane, to w roku 2020 minimalne wynagrodzenie, które byłoby w tym momencie w Polsce, byłoby 6050,16 zł, czyli 6000 zł, z czego netto, czyli na rękę, pracownik otrzymywałby 4281,82 zł. Oczywiście to takie założenie bardzo optymistyczne, bo wiadomo, że to takie coś jak podnoszenie płacy minimalnej jest uwzględniając trzeba wiele elementów.
ale moim zdaniem wprowadzanie takiego stopniowego podwyżki wynagrodzenia nakręcałoby gospodarkę i Polska by naprawdę miała możliwość w tym momencie zupełnego innego rozwoju. Pytanie jest, dlaczego to nie było robione? Dlaczego nie wszystkie rządy stosowały tą metodę? Brzydko mówiąc, zostawiali nas na poziomie takim minimalnym, żebyśmy po prostu mieli te pensje minimalne na poziomie takiego egzystencjonalnego przeżycia. To moglibyśmy się tutaj już bardzo długo rozwodzić, czy to jest ta moja spiskowa teoria dziejów, że faktycznie były środowiska, które chciały nas przytrzymać takim niedorozwoju gospodarczym, żebyśmy faktycznie nie rozwijali się, bo nie będę sobie tutaj jako narodowi polskiemu ogona podnosił, ale mimo wszystko uważam, że jesteśmy naprawdę narodem wspaniałym. Bo przypomnijmy sobie lata właśnie 1989-91, kiedy w Polsce ta przedsiębiorczość wybuchła, kiedy było widać, jak ludzie chcą pracować, jak chcą pracować na swoje i w jaki sposób mogą się to rozwijać. Ja myślę, że nasi sąsiedzi i z zachodu, i ze wschodu, i z wielu stron zobaczyli, na co nas stać. No i bardzo szybko się zaczęło przykręcanie i gospodarki, wprowadzanie zachodnich firm, sprzedawanie majątku, baza bezcen, który tutaj nasi potrafili sprzedać na zasadzie, że nieważne ile majątek jest wart, tylko ważne ile ktoś za niego chce zapłacić. Jeden z takich orłów tam gdzieś dalej chyba jest w Unii, wygooglujcie sobie, że takie mieli poglądy. Bardzo szeroki temat. Co w związku z tym, jeżeli chodzi o wybory? No chciałbym wam przedstawić, żebyście popatrzyli, kto w tym momencie rządził, kiedy były pewne stawki tutaj tej pracy minimalnej wprowadzane, abyście się zastanowili, czy na te ugrupowania, które właśnie moim zdaniem nieprawidłowo, nie w odpowiedni sposób stymulowały rozwój polskiej gospodarki, między innymi poprzez podnoszenie płacy minimalnej. I trzeba byłoby się na dzień dzisiejszy zastanowić, czy warto ich wprowadzać nawet w niewielkiej grupce do Sejmu i do Senatu. A zobaczmy, kto w tym czasie rządził. No i zobaczcie, tutaj w 1998 roku, kiedy rozpoczynaliśmy naszą tutaj prezentację, czyli 500 zł minimalne przez najbliższe 4 lata, rządziła koalicja AWS Unia Wolności. Dobrze byłoby, żebyście się dzisiaj zobaczyli, gdzie ci politycy, którzy wtedy właśnie byli rządzący, gdzie oni się dzisiaj odbywają. Co prawda tutaj ja chwaliłem, że to była najwyższa stawka, jaka była w ciągu tych ponad blisko 20 lat wprowadzona, czyli 26,89. No ale już później było zupełnie inaczej, bo można byłoby jeszcze się zastanowić te główne reformy, w jaki sposób były wprowadzone i jak one wpłynęły na nasze dalsze losy, przede wszystkim gospodarcze. No i później zobaczcie, co się dzieje w następnych latach. Przychodzą SLD. Jedne z najniższych stawek, które w tym momencie były tutaj podnoszone, płace minimalne, to nawet 3% w roku 2004, zwróćcie uwagę, podnieśli tylko 3% o 25 zł. Naprawdę dla mnie to niezrozumiałe, trzeba byłoby popatrzeć może na dane gospodarcze w tym czasie. Oczywiście Polska jest zadłużona na potęgę, bo oni twierdzą, że nie potrafią w tym momencie zbilansować naszego budżetu. No ale jeżeli wynagrodzenia są tak niskie, no to wiadomo, że też wpływy podatkowe są dużo, dużo niższe. No i SLD, czyli komuna rządzi do 2005 roku. Na 2 lata przychodzi PiS i Samoobrona, Liga Polskich Rodzin. Kto jeszcze pamięta o tej partii. No i oni tutaj, no jedna z też wyższych podwyżek, czyli 20%. Od 2008 roku przychodzi PO-PSL. No i tutaj od w miarę dobrego początku zaczyna się zjazd, czyli znowu blisko tylko 3,21 w roku 2009. No i stosunkowo nieduże 5% podwyżki minimalnej płacy. No, od 2016 rządzi PiS w swojej koalicji. No i te podwyżki też są stosunkowo tutaj tylko 5% w 2017. Już jedna z wyższych, no to jest w 2019, jeżeli przyjmiemy, że
że płaca minimalna brutto ma być w 2020 2450 zł. I tutaj możemy mniej więcej zobaczyć na tym wykresie, jak rządzący przez te blisko ostatnie 20 lat potrafili pobudzać, stymulować polską gospodarkę właśnie poprzez wynagrodzenie najniższe. Oczywiście ktoś tu może mi zarzucić, że ja tutaj w te plany gospodarcze i tak zwane budżetowe, finansowe, to tak mówię pobieżnie, że nie potrafię uwzględnić wielu innych czynników, że podnoszenie stawki minimalnej też powoduje czasami często zwiększenie się bezrobocia, że to jest obciążenie dla tych, co prowadzą firmy. Wiele tych rzeczy oczywiście ma rację, ale moim zdaniem wprowadzanie tego stopniowe, kiedy najniższe wynagrodzenie powoduje też to, że właśnie więcej podatków wpływa do skarbu państwa, jest też większy popyt na towary, na usługi i też te firmy się rozwijają. Do pewnego momentu jest to naprawdę wielka stymulacja dla gospodarki. Dlaczego? Bo tu trzeba też o tym pamiętać, że to jest to najniższe wynagrodzenie. Jest grupa osób, które w Polsce zarabia ponad najniższe wynagrodzenie. To oczywiście by też wpłynęło na tym, że jeżeli najniższe wynagrodzenie brutto przy tej dobrej polityce gospodarczej byłoby 6 tysięcy złotych, no to minimalne wynagrodzenie już średnie w tych innych sektorach byłoby może gdzieś koło 9 czy 10 tysięcy, czyli ktoś średnio na rękę by zarabiał 6-7 tysięcy. Było to możliwe, ale już nie mówmy o tym, co było. Byłoby, no bo już na to nie mamy wpływu. Mieliśmy takich rządzących, jakich mieliśmy, że nie wszyscy dbali o tą naszą gospodarkę. Także na dzień dzisiejszy dobrze byłoby, żebyście dobrze pomyśleli przed tymi wyborami. Ja nie będę wskazywał. Staram się przedstawić swoje zdania, swoje przemyślenia. Uważam, że będzie ciężko komuś udowadniać, że to nie było do zrobienia. To, że pewne partie polityczne znowu prawdopodobnie wejdą, ja mam na myśli przede wszystkim byłych z lewicy komuchów, że one znowu wejdą do Sejmu, to moim zdaniem jest tragedia. Ci ludzie powinni być poza w ogóle naszym układem parlamentarnym. Oczywiście jestem za tym, żeby tam ludzie o poglądach lewicowych się w jakiś sposób tutaj w Polsce przewijali i mieli też swoją reprezentację, ale może to taka ta prawdziwa lewica, bo ci to są postkomunistyczni, myślący na takiej zasadzie, że 75% podatku to jest dobre rozwiązanie, bo oni by zabierali cudze. To, co ktoś wypracuje, to, co ktoś robiąc od rana do wieczora zarobi jako właściciel firmy, to mu 75% tego chcą zabrać. Typowo komunistyczne, socjalistyczne podejście. Zarób, bądź dobry w tym, co robisz, zarób i oddaj te 75% państwu, jakie masz takie życzenie. Ja mówię do tych wszystkich właśnie z tych ugrupowań, które mają takie pomysły. No jedna z ważniejszych rzeczy, które muszą tutaj być wprowadzone i gdyby właśnie były wcześniej po 12% podnoszone nasze wynagrodzenia minimalne, albo teraz, gdy będzie podnoszone po te 10-12%, co daj Panie Boże, to jedną z ważniejszych rzeczy, którą tutaj powinni jak najszybciej ci rządzący, którzy będą w najbliższych latach wprowadzić, to jest tak zwany patriotyzm gospodarczy. To od dziecka w szkole podstawowej i średniej i wyższej powinno być tłuczone na okrągło. Patriotyzm gospodarczy, kupując wyroby polskie, kupując usługi od polskich firm, rozkręcasz gospodarkę, pomagasz naszemu państwu, jesteśmy wszyscy przez to bogaci. Tak powinno to wszystko być ukierunkowane, bo naprawdę to, że na dzień dzisiejszy wiele osób robi w tych zagranicznych marketach zakupy, motywując to przede wszystkim tym, że mają bardzo mało pieniędzy i muszą jak najtaniej kupować. To jest właśnie przykład na to, że gdyby te nasze minimalne wynagrodzenia byłyby dużo wyższe, nikt z tych właśnie mniej zarabiających nie szukałby tych tanich marketów, żeby tam robić zakupy, tylko może by wybierali polskie firmy i w tym momencie ten nasz rozwój był dużo, dużo lepszy. Jest takie powiedzenie: biednyś boś głupi, głupiś boś biedny. To mówię to nie dlatego, że akurat
jesteśmy jako społeczeństwo niewykształconym narodem, bo jesteśmy może bardzo moim zdaniem już wykształconym narodem. Ci młodzi naprawdę chcą się uczyć, prawie większość młodych chce jeszcze iść na studia, to tak. Ale jeżeli chodzi o tą wiedzę ekonomiczną, no to niech każdy sobie z nas odpowie i rozglądnie wśród znajomych, kolegów, koleżanek, jak ta wiedza ekonomiczna u nich w tym momencie wygląda. Jak się mówi o tym, to każdy dostaje, a daj mi spokój, nie chcę o tym mówić. To mnie nie interesuje na ten... Wszystko potrafią powiedzieć o jakichś tam gwiazduniach, że mają pieska z jakimś stresem, 5 rozwodów i tak dalej, ale nie chcą się zainteresować tematem ekonomicznym, coś, co na ich życie wpływa, czyli na wysokość ich wynagrodzenia. No, mam nadzieję, że pomału to się zmieni. No, przede wszystkim mówię do tych młodych, interesujcie się tym. Interesujcie się tymi, którzy mają w tym momencie decydować o waszej przyszłości. Bo jeżeli wejdą do Sejmu te osoby, które znowu powiedzą, że największym sukcesem Polski to jest to, że wy możecie wyjechać na zachód i tam gary zmywać po wyższych studiach i możecie tam gary zmywać. To jest sukcesem Polski, bo oni taki sukces odnieśli, wprowadzając nas do Unii. Nie, gdyby nas wprowadzili do Unii, a na dzień dzisiejszy minimalne wynagrodzenie byłoby 6000 zł brutto. Te 4000 zł na rękę, a normalne, przeciętne wynagrodzenie byłoby 7000 na rękę. To by był sukces. No ale nie, można powiedzieć, że to nie jest nieosiągalne. Takie mam marzenie. Także zastanawiajcie się, wybierajcie mądrze w najbliższych wyborach 13 października 2019 roku. To by było tyle na dziś. Trzymajcie się, Tasiczka, zdrowo. I z Panem Bogiem zostańcie.